jesteśmy już w fiordzie norweskim. Kierujemy się do portu w Haugesundzie. No, za tam piękne skały. Zresztą fiordy norweskie są bardzo, bardzo ładne. Wszystkim polecam. Ja spływałem je w całości od Oslo, począwszy aż do mojej rany, troszeczkę dalej jest Tana, aż tam na uchu, aż do Murmańska. 4 lata po Norwegii pływałem w fiordach, także troszeczkę o nich mogę wam opowiedzieć, ale na razie kierujemy się do portu w Haugesundzie. Za jakieś pół godziny powinniśmy sumować przy terminalu. Bardzo malowniczo wyglądają te domki położone na skałach. Także można powiedzieć, że cała Norwegia osiedliła się nad fiordami. No bo ta najłatwiejsza komunikacja. No a i że Norwedzy słyną z tego, że to jest naród morski. Wikingowie, oglądaliście te filmy. Wiecie, co potrafią. Wszystkimi fiordami jakby się pływało, także te miejscowości są położone nad samą wodą. U nas przed domem stoi samochód, a u nich przed domem stoi łódka, można by było powiedzieć. O, tutaj mamy ciekawy domek. Nie ma blachodachówki. Pokrycie dachu jest tradycyjne. O, chciałbym zajrzeć do środka, jak tam wygląda. Na pewno to wszystko utrzymane jest. Tak jak przystało na ten rejon. Nie ma gładzi na pewno na ścianach, paneli na podłodze. I nie ma ocieplania styropianem. Ładny domek. Zresztą wszystkie tutaj są ładne domki. Dużo zieleni. Przy dobrej emeryturze mógłbym tutaj zamieszkać. Klimat mi odpowiada, a od czasu do czasu wyskoczyłbym. Na cieplejsze rejony. Morza Śródziemnego, można na Sardynię. Ewentualnie Wyspy Kanaryjskie też jest dość ciekawie. Pokazywałem w swoich filmach Oslo Fjord. Teraz mogę pokazać fjord, którym płynie się do Haugesundu. Piękna jest ta Norwegia.
Choć muszę przyznać, że na południu ciężko już jest złowić jakąś dobrą rybę. Jakby się te wszystkie okazy wyniosły tam daleko na północ. Zbliżamy się do centrum. Tam po prawej stronie jest Haugesund, ale sami jak widzieliście w trasie do Haugesundu po drodze po prawej, po lewej stronie fiordu cały czas zabudowa, domki jednorodzinne położone na skałach. Także ta Norwegia, a raczej można powiedzieć miasta norweskie, są takie bardzo, bardzo rozciągliwe, położone na dużej powierzchni na skałach. Ale tam jest centrum, na pewno jest centrum. Postaram się tam wybrać, zobaczyć jak to wygląda, o ile będzie możliwość pokazać. No dużych ogródków przed domem to oni tutaj nie mają, bo co można na tych skałach posadzić. Kościół to już tam jest centrum, na pewno.